Dzień dobry, posmakuj. Z tej strony Paweł. Dzisiaj na moim kanale Posmakuj Polski pokażę Ci, jak przygotować makaron z pulpecikami. Zostań do końca. Kiedyś pokazywałem Wam na moim kanale, jak przygotować makaron. Mąka, jajka itp. itd. A dzisiaj postanowiłem, że pokażę Wam danie z użyciem makaronu. Włoskie, ale też na polskim kanale, bo kto nie lubi dobrze zrobionego makaronu? To będzie prosty makaron, który można przygotować dla swojego dzieci, do kogoś ze swoich najbliższych. Zaczynam. Pamiętaj, żeby subskrybować mój kanał po więcej polskich przepisów. Siekamy bazylię i natkę pietruszki. Najlepszą częścią, elementem drobiu, może być podudzie z indyka, może być podudzie z kurczaka. Ja go dzisiaj zmieliłem własnoręcznie. Podsmażyłem sobie już cebulę i czosnek i dodaję pokrojone zioła. Dodam soli i pieprzu, możecie dodać troszkę namoczonej bułki tartej, takiej miękkiej, wilgotnej i jajko. Ja nie używam jajka, żeby nie było zbyt mięso ścisłe, zbyt zbite, więc ani bułki nie dodaję, ani jajka. Te pulpeciki będą bardzo, bardzo, ale to delikatne. Dodaję soli i pieprzu. Nie za dużo, bo mamy sporo ziół, one też dodadzą aromatu i smaku. Masa mięsna gotowa, namoczę deskę, która będzie mi służyła na odstawkę kulek mięsnych. Dzielę mięso na dwie połowy i takie małe kuleczki sobie podkładam. I teraz pokażę Wam, jak można przygotować sos pomidorowy. Cebulka, drobna kostka. Troszkę oliwy dolewam na gorącą patelnię, dodaję cebulę i czosnek. Smażę jakieś 2 minutki. Mieszając od czasu do czasu dodam troszkę soli, żeby cebulka i czosnek szybko zmiękły. Dobra, cebulka i czosnek zeszklone. Mogę dodać pomidory. W sezonie oczywiście możecie użyć świeżych pomidorów. Ja tutaj mam pomidory z puszki pokrojone w kawałki. Razem z sokiem dolewam i na wolnym ogniu pozwolę im się gotować, bulbotać tak 10, około 10 minut, a potem w międzyczasie dorzucam sobie makaron już do gotowania. Wrzątek osolony, duża ilość, żeby nie zatrzymywać gotowania. Ten makaron spaghetti jest stosunkowo gruby, więc on potrzebuje na pewno około 6-7 minut gotowania. Ale pamiętajcie, zawsze wyciągacie takie mocniej twarde al dente. Tak, żeby jeszcze w sosie tam minutę czy dwie się pogotował, żeby wyszedł z oporem na zęby. Panie, to jest, są pięknie pachną pomidory, oliwa, cebula, czosnek. Spróbuję, bo pewnie troszeczkę soli muszę dodać. O tak, troszeczkę soli i delikatnie słodyczy. Troszkę miodu, jak macie troszkę cukru, można dodać. Ja dodam, ale na pewno sól jest wskazana. Dorzucam pulpeciki. Pogotuję tak naprawdę 2-3 minutki, bo one są stosunkowo małe, więc bardzo szybko dojdą. Na wolnym ogniu. Makaron jest mocno al dente. Odcedzę go, kulki już są ugotowane, przełożę sobie do mniejszej miseczki, a makaron wymieszam z pysznym, aromatycznym sosem. Widzicie, ten jest taki miękutki jeszcze, bo nie odwróciłem, a ten jest fajnie już twardy, zwięzły. Moglibyśmy też tak zrobić, że makaron z oliwą nawinąć na widelec i ułożyć w środku talerza, a sos i pulpeciki wylać dookoła, ale moim zdaniem bardziej smaczny jest makaron, który jest wymieszany, podgotowany jeszcze chwilę w pomidorach, w sosie pomidorowym. Jeśli by było za mało sosu pomidorowego, możecie kapnąć troszkę wody z gotowania. To jest dopuszczalne absolutnie. Do tego twardy ser typu grana padano, parmezan albo
jakiś regionalny starzony. Czas na przyjemność związaną z próbowaniem. Mamma mia! Delikatne mięsko, al dente makaron, do tego pomidory, zioła, lekka kwasowość, słoność i zapach oliwy z oliwek. Perfetto. Bardzo proszę, oto mój makaron z pulpecikami drobiowymi. Nie zapomnijcie napisać w komentarzach, czy podobał Wam się ten przepis. Do zobaczenia, widzimy się już za tydzień. Cześć!